Jest 11:30. Radio. Radio. Dla Ciebie. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Robert Duch, nakłaniam się i zapraszam na kolejną audycję Fundusze Unijne dla Mazowsza. Proszę Państwa, poruszamy ten temat, ważny temat. Są zewsząd, padają zachęty, aby korzystać z funduszy unijnych. Nawet na stronach województwa mazowieckiego jest specjalna zachęta marszałka Adama Struzika, że są pieniądze, że należy po nie odważnie sięgać, że to jest zaproszenie do współpracy. I jak zwykle w naszej audycji mamy gości z mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Ale zanim przedstawię naszych gości, pamiętajmy, że będą oni obecni również po programie i służyć swoją wiedzą Państwu, ale zanim przedstawię gości i zanim więcej informacji z ich ust, to przedstawiamy takie przedsięwzięcia, które już mogły dojść do skutku dzięki temu, że są fundusze unijne do wykorzystania. I tak Piotr Łoś udał się do dentysty. Jan Detlow, właściciel kliniki Dental Excellence i jednocześnie doktor nauk medycznych, lekarz-stomatolog. Uzyskaliśmy dofinansowanie projektu inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i unowocześnienia NZOZ-u Dental Excellence z Unii Europejskiej w ramach działania 3-4 jako mikroprzedsiębiorstwa i zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Ludzie w ogóle wiedzą, pan informuje swoich pacjentów, że takie pieniądze tu zostały zainwestowane? Tak, oczywiście. Zawsze się tym dzielimy i chwalimy, no bo jest się czym chwalić. Pacjenci są informowani zawsze też na pierwszych wizytach na temat, w jaki sposób jest klinika zbudowana, co jest dostępne w klinice i z czego to wynika. Z moimi środkami innymi była to długa droga, którą wszystkim polecam, żeby spróbowali, ponieważ dotacje unijne pozwalają na osiągnięcie i realizację finansowania praktycznie takich technologii, które są na granicy jakby opłacalności bez możliwości otrzymania dofinansowania. Jeżeli fotel stomatologiczny kosztuje średnio 40 tysięcy złotych, a chcemy zakupić fotel, którego wartość przekracza 300 tysięcy, wraz z oprzyrządowaniem czy z urządzeniami, to wiadomo, że z punktu widzenia biznesowego nie jest to do końca opłacalne. Natomiast w momencie, kiedy możemy zredukować ten koszt w znaczący sposób, automatycznie zaczyna to być interesująca oferta i z punktu widzenia parku maszynowego i dla pacjentów. Samo wypełnienie wniosku jest na tyle skomplikowane, że osoby z wyższym wykształceniem mają w większości problemy. Może to wynika z tego, że po prostu brakuje jeszcze nam takiej świadomości, w jaki sposób należy wypełniać tego typu formularze. Większość osób ratuje się tym, że bierze wyspecjalizowane w cudzysłowie firmy, które przygotowują wnioski, a potem pilnują odpowiednio dokumentacji. Korzystał pan z takiej firmy, czy zrobił pan sam wniosek? Rozpocząłem korzystanie z takiej firmy. Okazało się niestety, że jest to fiasko. Firma była raczkująca i też nie do końca potrafiła sobie poradzić ze wszystkim. Biznesplan napisałem, można powiedzieć, w 80% sam, natomiast pozyskałem ogromną pomoc od strony urzędników w Urzędzie Marszałkowskim, którzy w ramach tych przysłowiowych 10 godzin pomocy naprawdę pomogli i bez tego praktycznie nie miałbym szansy na złożenie prawidłowo wniosku. Są tacy beneficjenci, którzy mówią, że tak naprawdę to nie liczyli na te pieniądze unijne. Jak będą, to będzie bonus. A pan, rozumiem, bardzo dokładnie wprowadził te pieniądze unijne do swojego biznesplanu całej firmy. Zdecydowanie tak, chociaż to jest oczywiście też pewnego rodzaju doza ryzyka. Natomiast warto na pewno wprowadzić pewnego rodzaju ramy czasowe, tak żeby też uzgadniając z innymi partnerami, typu banki czy jakieś firmy z rynku finansowego, wiedzieć dokładnie, na czym się stoi, chociażby kwartalnie. Tym niemniej jednak uważam, że warto jak najbardziej podchodzić. Czy zna pan przypadki innych firm zajmujących się ochroną zdrowia, które skorzystały z pieniędzy unijnych? Znam takie firmy i tak jak rozmawiałem, w momencie, kiedy beneficjent otrzymuje dotację, bardzo się cieszy. Tak, proszę Państwa, okazuje się, że w regionalnym programie operacyjnym mamy 1 800 000 000 euro do wykorzystania. No i proszę Państwa, jednym z priorytetów w tym programie zawartym jest właśnie ten rozdział infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Na to również można pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, stąd namawiam tych, których ewentualnie ten temat może dotyczyć,
żeby nadstawiać ucha, bo są w studiu eksperci. Oni na antenie nam teraz bardzo na dużo informacji udzielą, ale tych bardziej szczegółowych mogą po zakończeniu audycji pod numerem 022 645 56 66. Ale oczywiście po zakończeniu naszej audycji. Proszę Państwa, w studiu goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pani Magdalena Sałata, Wydział Oddziałów Zamiejscowych i Centralnego Punktu Kontaktowego. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. I pani Hanna Dziakowska, Wydział Wdrażania Priorytetu 4 i 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę Państwa, jak już mówiłem, Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, bardzo ważny dokument, który opisuje, w jakich obszarach te fundusze unijne mogą pomóc w rozwoju różnych podmiotów. No i mamy tutaj właśnie priorytet 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Jaki jest cel tego priorytetu? Może porozmawiajmy najpierw. Celem głównym priorytetu 7 tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego jest poprawa dostępności oraz jakości infrastruktury o charakterze społecznym, zaś głównym celem działania 7.1, infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, jest poprawa dostępności oraz jakości opieki zdrowotnej w regionie. I to jest cel główny, tak właśnie jest sformułowany, tak, to jest, prawda? Cel główny priorytetu oraz cel główny działania 7.1. No właśnie, infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Dlaczego to już wiemy? Dlaczego tak się nazywa? No, teraz wskażmy znowu, która instytucja jest odpowiedzialna za nabór wniosków w ramach tego działania? W ramach działania 7.1 instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tutaj wszyscy beneficjenci mogą uzyskać niezbędne informacje na temat możliwości pozyskiwania środków, w jakiej formie składać wniosek, pobrać, dostać dokumenty programowe. Jednostka ma swoją stronę internetową www.mazowia. Tutaj zwracam uwagę, żeby napisać na stronę przez w.eu. Tak, bo jest jeszcze strona www.mazowia.pl, ale my używajmy właśnie z domeną EU tej strony, żeby zobaczyć, co się dzieje w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania. Ale proszę Państwa, jeszcze takie pytania. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach tego działania? Tu mieliśmy jeden przykład, prawda? Gabinet dentystyczny, super nowoczesny fotel, no ale takich celów, takich projektów może być więcej. W tym programie będą realizowane projekty polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących już obiektów infrastruktury ochrony zdrowia. W szczególności będzie to dotyczyć szpitali, zakładów opieki lecznictwa, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, przychodni zdrowia, poradni, ambulatoriów i jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia. W ramach tego działania będzie możliwość kompleksowych remontów obiektów albo tylko częściowy, na przykład jednego oddziału. No, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wynika to z rachunku ekonomicznego, będzie możliwość dofinansowania budowy nawet całego obiektu. W ramach tego działania będzie również możliwa budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.